Mamy impostora. Ej no! Czemu w czterech? Mamy Spajusa wśród nas. No nie gadajcie, kamuflażer. Ja pierdzielę. Dobra, spokojnie. Jezu, dobra. Kamuflażer. To też będzie ciekawie. Ogólnie mogę wentować jako kamuflażer. Dzięki za tarczę, dzięki za tarczę. Dobra, muszę kogoś zabić, żeby móc użyć w ogóle kamuflażu. Ririka, Bobber, Krzel, dobra. Ja nie wiem, kto mi dał tą tarczę, ale muszę sobie za chwilę przypomnieć, kto mi dał tą tarczę, bo mogę potem strzelać być może tą osobę. Dobra, do weaponsów. Trzy osoby, dobra. Kamery nie świecą. Dobra, idziemy na kamuflażu. Oj, ciało. Dobra, Rudego znalazłem. No jeżeli się odciszę, możesz... Jestem, nie. Tak, już jestem, przyjacielu. Słuchaj, bo tak... Włączył się, tak, kamuflażer, bo to nie były komsy. Ja nie miałem do komsów, co nie? Tak, kamuflażer. Więc właśnie biegnę sobie na te komsy i tam ciało leżało. Ja mam pytanie, kto tam jeszcze był w O2? Wentylator, ja wiem, że ty byłeś. Dodam po live, przyjacielu, dodam po live, jeżeli ja masz. Ja ale teraz mnie tam nie mam. No, właśnie chyba... Tak, bo jest rola. No Ririkę wypaliło, widać rolę. Ping! Wyleciała normalnie. Więc posłuchajcie, ciało jest Eliksona na komsach, ale w sumie to nie wiem, czy ktoś zabił wcześniej, bo był ten kamuflażer włączony, więc tutaj za dużo nie powiem. Wiem, że Bobber był z Ririką w O2, oni tego raczej nie mieli jak zrobić, a odnośnie reszty nie wiem. Tak samo nie zrobił tego wentylator. Był z wami? I ktoś jeszcze chyba był, bo były ile? Tak. 5 osób? No, było 5 osób około, tam była jakaś impreza, normalnie disco polo było. A reszta ciał, ktoś wie? Gdzie coś jest? Ja mam jedną informację, że Elixon jest najstarszym ciałem, bo na Vitalsach byłem, a potem go szukać poszedłem. Aha, czyli to jest najstarszy trup, dobra, z tych trzech. Dobra, jak coś do tego, przynajmniej jedno ciało musi być przed kamuflażerem, bo kamuflażer musi najpierw zabić, żeby dostać kamuflaże. No to wiadomo, Elixon był najstarszy, nie? Elixon padł ofiarą kamuflażera. Nie, musiał przed kamuflażem musiał paść. Ale musiał kamuflażer zabić. Widzowie, odnośnie tego, kto mi dał tego, bo ja mogę strzelać. Skip chyba. Albo Mojlo, chyba albo Elixon chyba mi dał, co nie? Tą tarczę. Bo ja mogę strzelać w Guardiana, bo miałem tą żółtą obramówkę, ale kurczę. Właśnie nie wiem do końca jak Guardian czy Medyk, bo obydwoje dawają taką obramówkę, ale to chyba Guardianowa była taka żółta, nie? Dobra, a jest ktoś mi w stanie stwierdzić jeszcze, gdzie były te reszta ciała, bo ja tylko Elixona widziałem tam na tych komsach. Gdzie był Elixon? Na komsach, można powiedzieć, trochę nad komsami. Bo ja na początku myślałem, że komsy tego, ale to potem okazało się, że ja komsów nie mogę naprawić. Ej, więc to był kamuflażer po prostu, no. W labie ciała nie było ogólnie, bo byłem tam. To może był jakiś specimen dziki, albo... Nie, specimen też czysty. A kurde, to ty wychodziłeś, dobra. Dobra, no to skip w takim razie. To może elektryk? To jest, każdy zagłosował na skipa. Jezu, dobra moi drodzy, lecimy na spokojnie. Na razie jest dobre alibi. Zrobiłem sobie kamuflażerem sam alibi. To jest świetne. Na razie spokojnie. Danix jest w ogóle małym. Nie wiem, kto z tej trójki jest spajem. Spośród Chipska, Sandry, bądź Danixa. Ktoś jest fake impostorem, którym można zsypać. Nie wiadomo, który to. Ale po prostu trzeba uważać. Danix w ogóle robi kartę. Kurde, nie wiem, czy mogę z nimi double kill jakieś robić. Boję się, że trafię na spaja, który mnie wsypie. Dobra, robimy temperaturkę. Kurde, tu jest niebezpiecznie. Kamuflażer. O nie. O nie. Dobra. Źle to zrobiłem trochę. Bo miałem tego drugiego zabić. On chyba wie, że to ja jestem. Kurde, nie gadajcie. Będę musiał się bronić chyba. No to ciało widziałem w laboratorium. Ciemno było, więc nic nie widziałem i tylko tyle powiem. Mogę. Danix, ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że ja ogólnie też byłem w labie. Jedna osoba, nie wiem, czy to jest, bo widziałem ogólnie jedną osobę, która wbiega do specimena. To ja wbiegałem do specimena, to ty raczej tego nie zabijesz, bo ciało było po tym, jak się drzwi zamknęły, więc to nie ty. I ja tam po prostu siedziałem i na tym się raport podświetlił. No i tak nagle wychodzi jakaś taka osoba. Ej, ja mam takie pytanie, bo tam było dużo osób w tym labie, co nie?
I to wyglądało, bo dosłownie obok mnie też... czekaj, Danik zgłosił ciało. Danik, gdzie ty zgłosiłeś to ciało? Takie pytanie. Koło... między tymi kiblami, między ja laboratorium, między wejściem do specjalema. Ja mam tylko pytanie, bo ja byłem przy panelu i ja mam pytanie, kto teraz był w elektryku? Dwie osoby. Ja byłem i chyba jeszcze ja, ktoś tam ja i był. A jedna osoba po dwa? Tak dla pewności się pytam. Byłem na panelu, jak mówiłem. Nikt się nie przyzna, czyli możliwe, że trup mógł być w takim razie w O2 drugi, przy drzewku. Ja mogę, Bobra, oczyścić go tak na kula, bo mógł mnie zabić z kwestii pani dosłownie, bo byłem... W sensie ja już miałem wychodzić do... iść w stronę O2, byłem przy panelu, to po drodze zahaczyłem, nie? Ale nie, Bober, czekaj, nie było trupa w elektrykalu, bo drugi padł na próbówkach. Dosłownie ja zrobiłem sobie planety i właśnie biegłem, nie, ale Dank zgłosił. Ale ja nie mówię w elektryku, tylko w O2. No to nie, w O2 nie ma, w takim... Dwa ciała były, czy trzy? Dwa. No to drugi jest na próbówkach, drugi jest na próbówkach teraz. Ej, Bober, czekaj, to ile osób było w tym labie? Bo te osoby z laba są wszystkie SAS, jeżeli tam są dwa ciała. Wiem, że dwie w elektryku i jedna w O2. To też elektryka, które tam są czyste na pewno, te osoby. Tylko w O2 była osoba, która nie chce się przyznać. Ej, powiem tylko tyle, że imu to jest Sandra, ponieważ ona w pierwszej rundzie mogła zabić tam pod kompsami, skoro wbiegała z O2 dołem. No to a my mamy 9 osób teraz, kurde. No, nie wiem. Ryzykujemy? Ale w kogo? Ryzykować trzeba, trzech impo. Sandra. A Boże, ja to napisałem dla jaj na czacie. Wszyscy lubią Sandrę, nikt nie chce jej wygłosować. Jest kit. Dobra, jest spokojnie, widzowie, jest dobrze. Jest giga dobrze, jest hiper ultra dobrze. Dobra. Kurde, ale Libi sobie na nich buduje, co jest? Ej, może teraz faktycznie coś, nie wiem. Triple kill jest koniec? Nie gadajcie. Ej, dobra, musimy włączyć jakiś reaktor. Reaktor może. Kurde, za chwilę włączam kamuflażera i zabijam. No zabijajcie. No zabijajcie. Dobra, ja sobie tu zwentuję. Jak mnie zabił? Nie gadajcie. Ej, co się odpierdzieliło? Ej, co się stało? Jak to jest grane? Jak on mnie zabił? Oj. Jeden kill i trzech impo wygra. Tak, no to jest tak. Chyba, że neutra jeszcze jest, no to nie może się sam. Stoję sobie na kamuflażu i nagle patrzę, że ktoś zabija, uciekł. Próbowałem go gonić, ale nie dogoniłem. Wampir mnie ugryzł, mój! Nie, Chipsek mnie ugryzł! Co za parówa! Tak, wiem. Grałem Famogas ostatnio. Naprawdę? Zrobił to? Nie, sprawdź. A ja tak sobie dobrze. No. Ej, giga FK dla mnie. Musimy na kogoś zaryzykować. Ja ufam, no, ja. Ej, ja nie ufam. Wierzę. Nie wiem, ja nie może wierzę. Ta, może, myślę. Starczyło, żeby jedną osobę ugryźli jeszcze. A dlaczego właśnie? No bo dziwnie wyszedł właśnie z O2, a go tam nie było. Czekaj, co... A w ogóle gdzie? Czekaj, Danix, bo teraz mi żeś podsunął info. Mówisz, że w poprzedniej rundzie, tak? Nie, teraz wyszedł z O2. Tak nagle, nie wiem skąd nawet. Ja byłem takim clearem, widzowie, z tej gry, że to jest hitor. Chipsek był z jestem sztab w poprzedniej rundzie w elektryku, tylko mi się nie zgadza, to odwada panelu, co była jedna osoba. A patrzałeś od razu przed meetingiem, czy byłeś tam chwilę? Chwilę. Niechcący pewnie mnie ugryzł, wiecie, niechcący raczej. Czy jeszcze nie? Danix jest spajem, no widzicie? Jak już byłem na panelu. Mały nie był fake impostorem. Może jakiś impostor się schował i się nie przyznaje? Ja czyszczę szczę dlatego, że był ze mną w elektryku, mógł mnie zabić i mnie zabił, więc szacunek. A może obaj się kliujecie teraz? Nie no, co ty? Ej, chwilka, a na kogo gada... Spoczko, no name. Giga, dziękuję za 15, pozdrawiam, rozumiem, tak, że macie szkołę też i jakby czaję, o co chodzi. Musimy zaryzykować, no. Ale chwila, daj mi się już wybronić. No to jedna co masz na swoją obronę? Ogólnie to ja szłem do O2, bo był task na drzewku. Ale jak chcesz chodzić normalnie... do tego? Normalnie szłem z elektrykala. Ale przecież drzwi były podzamykane, to jak chcesz wejść? No przeszłem właśnie, zrobiłem taska, reaktor się odpalił i były już zamknięte. Ciekawe, że ja cię tam nie widziałem. Oj! Swoją drogą,
Chciałem drogę na takie pytania. W sumie czemu nie naprawię jeszcze tego prawego reaktora? Ja na tym lewym stałem chyba 200 sekund. Ze mną stałeś, ja tam cię doszedłem. A serio, tam byłeś? Dobra, to musimy głosujemy. Chyba się biegłem naprawić. Jestem przy to, tak? Po prostu wiele, teraz się wiele rzeczy nie zgadza w twojej kwestii, no sorry. W ogóle się nie zgadza w tej rundzie, co nie? Co o czym ty mówisz, Bauer? To jest metoda eliminacji. No. Mogliś im popaść. Inżynier poleciał, dobra. Oni mają szansę to wygrać. Przecież, Jeżu, to się musi udać. Co robi rola Pchizik? Za chwilę się dowiemy, ja sam nie wiem. Ale jazda. Ej, dobra, ja im teraz pomogę, żeby tu ktoś nie zrobił przycisku. Dobra, pozamykajmy ofisa. Nie, bo zrobią przycisk. Ej, Bober biegnie do przycisku, byki. No nie dajcie mu zrobić przycisku. No nie wierzę. Ej, serio? I zero fragów. Nie ugryźć. Nie. No way. Sandra. No way, widzowie. Jakimś cudem zniknęłaś mi dosłownie na moich oczach. Gdzie? Jak schodziłem przy storage'u. Storage'a. Ona nie wsiada czasem do laba. Jestem w labie. Za wcześnie ten reaktor. Ja widziałem. Nie, nie jesteś. Nie jesteś. Przecież zniknęła dosłownie. Jestem w labie teraz. Nigdzie nie zniknęła. Zresztą swoją kłodę, bo chyba masz laginetę. Ja widziałem, jak ona wchodziła normalnie. O Jezu, to kogo? Kogo? Bo ja, bo jak nie Sandra, to może ewentualnie Tulaj. Tulaj bym mógł też nie zagrać. Sandra, właśnie dobra, trochę damy. Po jest ten chips, jaki sam, tak szczerze. Szczerze, może chips. Ej. Dobra. Mi się ja w życiu, nie, co ty gadasz. Mogę dokończyć, bo Sandra mi się na też trochę z pierwszej rundy podejrzewa, ale niech na razie się obroni, może jakoś, jakimś cudem się obroni. Wiesz co, to jest pierwsza gierka, więc jeszcze jedna i potem. Jakbyś chciał, żeby rzeczywiście wyleciała. No, dokładnie. Że Bober zdążył zrobić przycisk, to jest hicior. Dobra, ale tak na serio, jak nie Sandra, to ewentualnie chipsior. Ja nie mówię, że Tulaj? Ja nie po prostu. No właśnie, nie wiem, no Tulaj, równie dobrze Tulaj może być tym neutralem, ale chipsa bym bardziej. Ja że wątpię, że Tulaj jest. Bober to każdego oskarża, widzowie. Co ja nikomu nie wadzę. Co robi psychik? Właśnie idę obszaić. Czekajcie. O kurde, to jest jakaś nowa rola, to musimy ogarnąć. Jak się okaże, że to nie ten, to... Ja nie wiem, co on robi, widzowie. Wiecie? No będziesz już kurde... Kogo wyrzucili? O! Minera, to mamy przypał trochę. Kurczę. Ja pitole, to jest niesamowite. Wentylator trochę? Dobra, zaraz zobaczymy. Kurde, no taki jest pech, że hit. Gdzie jest ten? No i arsonista wygrywa. Czemu ty mnie chipsek ugryzłeś, byku? Dobra, bo mi się wydawało, że ty spajem, a nagle zbijasz na moich oczach, gdy już nie było końca. Ja pitole, ale no właśnie chciałem zabić, tylko czekałem na moment, nie? Mogę na chwilę zabrać głos. Starczyło, żebyś dwie osoby by zabiły, nie? I byłby koniec.